hasła biblijne dzisiejszego dnia zapisane są w drugiej księdze Kronik i w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza. Wpierw jednak zapytaj o wyrocznie Pana. Trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Drogie siostry i drodzy bracia, w Jezusie Chrystusie, te dwa teksty biblijne kojarzą mi się z dwoma konkretnymi obrazami. Pierwszy obraz to obraz nabożeństwa, które przeżyliśmy w ubiegłą niedzielę w Kościele Świętej Trójcy w Lublinie. Było to nabożeństwo na rozpoczęcie roku szkolnego, podczas którego wszyscy, dzieci, młodzież, uczniowie, nauczyciele, rodzice, prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo na nowy rok szkolny. Prosiliśmy Pana Boga, by On dawał nam mądrość, by nasze decyzje podejmowane w tym nowym roku szkolnym były dobre. Śpiewaliśmy tę znaną pieśń: Masz się uczyć, choć niewiele, wezwij łaski Bożej, ta oddali myśli płoche, pilność Twą pomnoży. Taki też był zamysł króla judzkiego Jehoszafata, kiedy zwrócił się do króla izraelskiego Achaba właśnie tymi słowy: Wpierw zapytaj o wyrocznie Pana. Kiedy królowie mieli podjąć strategiczną decyzję, prosili Pana Boga o błogosławieństwo, o dobre myśli, o dobre decyzje. Myślę, że to jest taka wskazówka dla nas w tym tekście, byśmy każdą decyzję, i tę lżejszą, i tę ciężkiej wagi, w tym nowym roku szkolnym podejmowali, powierzając ją Panu Bogu. Drugi obraz, związany z tymi tekstami, a konkretnie z tekstem z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, kojarzy mi się z obrazem, który wydarzył się wczoraj. Mianowicie do domu parafialnego przyszły dwie młode kobiety, które były moimi uczennicami. Postanowiły odwiedzić swojego duszpasterza, powspominać lekcje religii, wspólne wyjazdy, obozy, zimowiska. Jakież było moje zdziwienie, kiedy dziewczyny potrafiły wręcz zacytować to, co było mówione na lekcjach religii, i mówiły, że to, czego się nauczyły, później pozwoliło im egzystować w nowym środowisku, w którym się znalazły. Jedna została studentką psychologii, druga lata samolotami, ma licencję pilota. Tak jak apostoł Paweł wtedy z Tymoteusza, ja byłem dumny z tych dziewczyn, z tego, czego się nauczyły, co zapamiętały. Obyśmy my wszyscy, korzystając z Bożego Słowa, ucząc się z Niego, mogli przemierzać ten świat z Bożym błogosławieństwem. Amen.